Siemanko, z tej strony Roy92, witam was dzisiaj w grze o nazwie, jak widzicie, Tenchu 2 na PlayStation 1. Głos się może ścinać, ale to wina emulatora. Ale gierka jest mega. Zagramy sobie grę. Zagramy sobie Rikimaru. Rąbać historię. Ogólnie jesteśmy rozpieprzającym wszystko ninja. Każdego przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie robimy mega duży Saigon i mam wyrąbane na wszystko. Aktualnie ustawiałem dźwięk. Dobrze. Powinno być ok. Albo nie wiem, będę musiał się dźwięki wygrzać czy cokolwiek, ale strasznie nie można. Wezmę sobie pogłoszek na maksa. Wyciszę sobie dźwięki w grze. O Boże, tutaj nie będę mógł. Dobra, to ciszę sobie tak. To jest nieogarnięty, no ale sorki będzie. A moja babcia była mojego tatę. Dobra, działa jakoś. To się gra krzyżakiem, trochę zapomniałem. To co, od razu lecimy na ten, na Mordor. Mordowanie ludzi i tak dalej. Będziemy grać po jednej planszy na jeden odcinek. Mam nadzieję, że kurczę, nie będzie mi zbytnio dużo zajmowała miejsca. Nie powinna przynajmniej. Dobra. Nie muszę tam ćwiczyć twojego weapon trainingu, ja idę mordować ludzi. Jak się robiło? Tak. Pamiętałem. Dobra, idziemy go zamordować. LOL! LOL! W dupę! Czemuś nie zaskoczyło? No w dupę rzesz. To, tak to jest kurwa, jak się pamięta. Jak się powinno grać w grę. No kurde, nowość. Okej. No, trzeba to ściąć. No zetnij to. Tempe pała. Odwróć się tak, żebym mógł cię załatwić. Pseudo ninja. Dobra, odwróć się. W drugą stronę. W drugą stronę. Teraz ta gra się pewnie nie przyjmie i tak, ale... mimo wszystko jest świetna. No kuźwa. Jego mać. Chodź. No co jest z tobą? Nie, to ty come here do mnie. Halo. Nie. What the fuck, co się dzieje? Zło. Tu. No i tu już lepiej mnie nie widzi. Mój tam je woła. Czekajcie chwilę. Siemaneczko, już tam z powrotem. Robimy się quick save po F9. Pseudo ninja tam jest. Coś nie działają mi te. No teraz działał. Ale mnie dźgnął podczas robienia fatality, hehehe. Miałeś się nie ruszać. Stój w miejscu i się nie ruszaj. Udało mi się usiąść. Wolę tak mieć, bo wtedy on ten... kamerę trochę inaczej ustawia. Miecz ma na plecach przynajmniej. Zyp, 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 zyp. Fajnie, bo to przez ten bambut widać go tam. Odwróć się.
Nikomu wyleci tam hir. O, to widzicie. Baga PS1 po prostu. Mogę sobie obserwować. Dobra. Animacja się wyłącza, jeżeli... Zamknij się. Animacja się wyłącza, jeśli... coś zakłóci nam tą animację, czyli nie wiem, wyjdziemy na ścianę na przykład, to się animacja włączy. Takie tam dopiero. To jest mój ulubiony skok. Bardzo fajnie jest tak skakać sobie. Widzicie, tam mamy taki znak zapytania, on oznacza, czy coś nas wykryło, czy nas nic nie wykryło. I nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądać. Okej, łap się. No i co, i włazimy. Do treningu właściwego. Dokładnie. True. Świetne, jak to uwielbiałem, jak grałem za szczylka w tej grze. Tak, jeśli przetrwamy, to już będziemy ninja. Pierwszy zagramy sobie Rikimaru całą kampanię, potem dupeczką przejdziemy całą kampanię. Takie coś. I takie coś. Bo wers tutaj jest. Odwróć się. I chla. Patrzcie, jakie świetne animacje, jak na tamte czasy. W ogóle w cutscenkach to pięknie wszystko wygląda. Jak na PS1. Pięknie po prostu. Jak w filmach. Okej. Poczekam sobie, aż ten typek tutaj przyjdzie. Bo chcę go zabić z powietrza, nie będę się pieprzył. No wchodź tutaj. Tempa pało. Bo chcę się zabić. Mogę niby spróbować tam do niego doskoczyć, ale no. YOLO FUCK. Udało się. Nie spodziewałem się tego, ale się udało. Łap się, dobrze. Mamy shurikeny, jak widzicie. Tam jest typek. Ziomuś, odwróć się. Szaci. Dobra. I teraz gdzie mogę zabić? To świetna gra. O, widzicie, coś przerwało, bo on wlazł na ścianę. I to przerwało animację. Te schodki tutaj, one opadają, jak się zbyt długo na nich stoi. Tutaj będziemy strzelać. Dobra, już mi postrzelało. Zobaczmy sobie, co mamy na dole, nie u góry. Jest, dobra, udało się. O Boże, wypada mi słuchawka z ucha. O, to lecimy dalej, tak? To na dole. Gdzieś tu jest takie coś, że gaz wyłazi i on mnie rani. Dlatego nie chcę tam wejść i chcę może przeskoczyć. A tu mamy bombę. Tam jest pod tą górką zakopana mina. Albo coś takiego ala miny. O, to mi się blisko podszedł. O dobra, jest już tam. Siemaneczko z dzichu. Ciach. Okej, okay, widzicie? I to było akurat idealnie wymierzone. Tu jest strzałka pokazująca nam, że trzeba iść fucking shit w górę.
wszędzie te gwiazdki można zbierać. Coś mnie niby wykryło, ale nic mnie nie wykryło, tak to wygląda. Tak tu pokazuje nam strzoka, trzeba iść w dół. No i do wody. No i dosuwamy. Ja lubię robić zabójstwo z wody, tylko nie zawsze to wychodzi. Tylko tu chyba w treningu jest takie... Nie no, nie tylko w treningu, ale w treningu jest uczone, jak zrobić zabójstwo z wody. Tu muszę klikać cały czas krzyżyk, żeby szybciej płynąć. Spróbuję zrobić zabójstwo z wody. Nie jestem pewny, jak ten gość tam się ułożył teraz, ustawił, ale... Spróbuję go zabić. O właśnie, widzicie? O coś takiego mi właśnie chodziło, to było zabójstwo z wody. Okej. No, złap się, no, a co tam się schowaj? Okej. Odwróć się, odwróć się. Odwróć się. Nie tak, odwróć się. Odwróć się. To będzie mega krótki odcinek, bo zaraz się kończy ten trening. I wtedy skończę odcinek od razu. Oczywiście jest tam o wiele więcej wykończeń, tylko teraz z ich od tyłu zachodzę, nie tam od boku, czy z jakiejś innej strony. Z każdej strony jest inne wykończenie. I też połowimy i pomęczymy tego gościa z gwiazdek. Dostał. Jaki zdziwiony. Nie wiem, tylko dostał. Dzig. Ja już go zabiję tą gwiazdką chyba. Aha, to już go zabiję. To ja nie chcę. Ja już to mogę powrócić na tej gwiazdki, bo to mi nic nie daje. Kurwa, podlas mi. Jaka szkoda, chciałem go dobić inaczej. Nikogo tu już nie dostało w środku. To już jest po walce. Ja jeszcze lubiałem wrzucać tych typów tam do wody. Bo to wody się tak fajnie, oni pływali w tej wodzie. Tych wok się unosiły. Dobra, podniosę sobie to. No i lecimy tam, to już koniec misji. A, prawdziwa misja z walką z bossem będzie w następnym odcinku. Dobra. Gra jest ogólnie łatwa jak dla mnie. Expert Ninja, tak. Silent Kills 8, Normal Kills 0, Moves, 640 kroków wykonałem. Dobra, także trzymajcie ciepło, cześć, to było na tyle w tym odcinku i mam nadzieję, że będziecie czekać na następny. Bo w następnym będzie boss, tyle wam mogę zdradzić. Będzie ogólnie mordo dużo przeciwników. A póki co, trzymajcie ciepło, cześć.